W pierwszych godzinach po ucieczce z kraju objętego wojną pewnie nikt nie myśli o podjęciu pracy, ale po paru dniach z pewnością pojawi się pytanie, z czego będę żył i jak sobie zorganizuję nowe życie na czas wojny. Dlatego kwestie zatrudnienia są niezwykle ważne. To, co jest niezmiernie istotne, to powiedzenie, że każda osoba narodowości ukraińskiej, która przybywa do naszego kraju i przekracza granicę w dowolny sposób na legalnym przejściu, jest tutaj legalnie. W tej chwili szykowane są przepisy, które pozwolą wszystkim tym osobom również legalnie pracować. W tej kwestii wypowiedziała się w nocy również Komisja Europejska, która zapowiedziała, że pobyt Ukraińców będzie legalny przez co najmniej 3 lata od wjazdu w każdym z państw należących do Unii Europejskiej. Natomiast już teraz, nawet zanim te przepisy wejdą w życie, osoby, które dysponują paszportem biometrycznym, mogą legalnie pracować, ale aby to się mogło zdarzyć, pracodawcy, którzy mają dla nich miejsca, muszą to zarejestrować w naszym Urzędzie Pracy. I właśnie dlatego wzmocniliśmy obsadę, aby te rejestracje przebiegały bardzo szybko i bardzo płynnie. Ze strony urzędu mogą liczyć na to, że jeżeli będą chcieli podjąć pracę, to mogą się do nas zgłosić i my postaramy się skontaktować ich z pracodawcami. Tworzymy bazę ofert pracy tych firm, które byłyby zainteresowane zatrudnieniem cudzoziemców. W ubiegłym tygodniu rozesłaliśmy już informacje do związków pracodawców, aby oni z kolei porozsyłali po swoich członkach, tak aby jak najwięcej firm dowiedziało się o tym, że oczekujemy tych deklaracji i każdy cudzoziemiec, który będzie chciał pracę podjąć, to prosimy o kontakt z nami. Na naszej stronie są podane telefony, e-maile, na które można pisać. Będziemy odpowiadali w zasadzie całą dobę.